Uwaga, Jeftić, dośrodkowanie, piłka w polu karnym, poprzeczka, gol! Mamy bramkę i kto? Mario Szitum. Ciasno tam w polu karnym, uwaga, Majewski, dośrodkowania, uderzenie głową, mamy bramkę! Jest 4-0. Kolejna bramka Mario Szituma. Uderzenia głową okazują się być specjalnością Mario Szituma. Chorwat mierzący niespełna 180 cm wzrostu w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach zdobył 4 bramki. 3 z nich padły po uderzeniach głową. W niedzielę podczas meczu z Arką Szitum w taki właśnie sposób wykończył dośrodkowanie Niklasa Barkrota z rzutu rożnego. Po wszystkim szczególnie doceniał postawę całej drużyny, która znacznie przewyższyła na boisku Arkę. Yeah, now I finally feel good. Because we win 3-0, it was a very tough game, it was very hard, but we play like a real team, we play very good, and after the red card we was very compact, we was very smart, and I think because of this we win this game. Teraz zawodnicy Lecha Poznań mają wolne do czwartku. Dopiero wtedy wrócą do treningów. Odpoczynek z pewnością im się przyda. Podobnie jak dwutygodniowa przerwa między meczami. Now we have a break. We have more time to do on our reaction, to listen to the coach, to do our movements. And I think that the team look really good. I think that we control the game all the time. And we are playing with the head, with the brain. We are thinking in the game, and this is the most important. And I think that this season we can make great stuff. Postawę Mario Szituma w meczu z Arką docenili kibice Kolejorza. W głosowaniu udostępnionym na oficjalnej stronie Lecha Chorwat został wybrany najlepszym piłkarzem spotkania. Zebrał 40% waszych głosów. To dla niego trzecie tego typu wyróżnienie w tym sezonie.